Cześć internecie, zapraszam Was na vloga. Nie wiem co to będzie, bo już mi się ręka trzęsie, nagrywam 5 sekund. Witam się z Wami w hotelu w Warszawie. Stoję właśnie nie przy lustrze, tylko przy oknie, żeby sprawdzić jak ten makijaż wygląda, bo malowałam się jak jeszcze było ciemno. Bo z Warszawy dzisiaj wyjeżdżam, bardzo ciekawe miejsce. Jeszcze tam nie byłam, lecimy do Rosji, do Moskwy. Mówię lecimy, bo towarzyszy mi oczywiście Katosu. Mamy to szczęście, że przeważnie zapraszają nas wszyscy we dwójkę, mimo iż nawet niektórzy nawet nie wiedzą, że my się przyjaźnimy. Okej, muszę jeszcze umalować usta, ale to już zrobię na lotnisku, bo i tak pewnie będę zaraz nos dmuchać. I to tyle, zabieram Was i jedziemy. Przypadku Was spotkałam kogoś w samolocie. Chyba mnie. Nie jestem tej kobiety. From Russia with love. Jestem już w Moskwie, jestem już w hotelu. Kasia w swoim pokoju. Powiem Wam, że na razie za dużo nie widziałyśmy, ale i tak zapowiada się pięknie. Hotel jest po prostu tak przeboski, że nie wiem od czego zacząć. Muszę się trochę odświeżyć i pójdziemy coś zjeść, ale tego i tak nie będę vlogować. Vlogować będę natomiast to, co się będzie działo wieczorem. O 19 idziemy do teatru, nie do teatru, na balet Bolszoi pod tytułem Bajaderka. Ja nigdzie na balecie nie byłam, w takim prawdziwym balecie, nie, że w sensie, wiecie, balet, impreza, tylko balet, nigdy nie byłam, a zawsze chciałam pójść, także dzisiaj będę miała ten dzień. Także pokażę Wam, co będę mogła z tego teatru Bolszoi i zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądało. No, to taka ze mnie vlogerka, że zapomniałam wziąć aparat do tego teatru na balet. I mam już zdarty głos. Mamy godzinę drugą. Balet był niesamowity. Już to mówiłam na vlogu Katosu, że no, zrobiłam sobie apetyt. Mam teraz ochotę iść na balet w Warszawie, w Łodzi, nie wiem, gdziekolwiek. Po prostu rewelacja. To jest coś tak pięknego. Absolutnie, absolutne piękno. Ogólnie pomijając fakt, że ten cały Bolszoi też jest tak piękny i tak pełen przepychu i bogato zdobiony, że no to naprawdę też trzeba zobaczyć. Jestem bardzo, bardzo wdzięczna, że mogłam tutaj przyjechać, ale mam głos. Ojej, ale mam w ogóle żółtą twarz chyba w tym świetle. To takie światełko na mnie świeci nad łóżkiem. Dobra, mamy, nie wiem czy już mówiłam, prawie druga nad ranem. Ja jutro wstaję o której? O 7 chyba? Albo o 8? Jakoś tak. Więc zmykam do kąpieli, bo kąpieli bardzo dzisiaj potrzebuję i widzimy się jutro. Hej, mamy dzień drugi i właśnie dotarliśmy na miejsce, ale nie wiemy co się tu będzie jeszcze działo, bo wszystko jest tak tajemnicze, że na razie jesteśmy prowadzeni normalnie w wielkiej tajemnicy po kolejnych pokojach i po kolejnych lokalizacjach, także idziemy zobaczyć co się dzieje. To use a different technique, to be unique, and sometimes it's not easy, and also most of them they forget
when they really want to become creative, they forget a little bit. Not to be creative is one thing, but to be makeup artist is another thing. W całym dniu pokazów makijażu i po chwili odpoczynku idziemy na kolację do restauracji, na którą trzeba czekać tydzień, z której widać Kreml. Także zapowiada się każde ogólnie wydarzenie, o którym mówię, jest niesamowite i za każdym razem, jak to mówię, jest takie trochę abstrakcyjne. I kolejny dowód na to, jak złą vlogerką jestem, zapomniałam naładować aparatu i już miga bateria. Ale mam nadzieję, że jeszcze będę mogła Wam pokazać Kreml. Ostrość, ostrość. No to mamy niedzielę rano. Wczoraj byliśmy na kolacji. Jezu, jak mi się ręka trzęsie. Nie jestem przyzwyczajona do vlogowania. Z Katusy się już żegnamy. Z tą panią. Tak. Jak zawsze będą komentarze, tak, ona jest tak żółta naprawdę. Ona jest tak żółta, że jest aż zielona. Tak, to widać za każdym razem, tak. Także nie żartuję, jak szukam zawsze żółtego podkładu. Więc ja jestem żółta, a przy niej jestem różowa, więc tak, naprawdę, tak. Za każdym razem, nie? Ty jesteś oliwkowa? No, jestem. No. Tak czy siak, przygoda była... O Jezu, ciężka. Przygoda była wspaniała. Bardzo dziękujemy firmie za tę możliwość. No nie. Świetna organizacja, pięknie i... Ale loty mamy o innych godzinach, więc ja jeszcze idę z resztą grupy zwiedzać Moskwę, także jeszcze coś tam fajnego... A ja zapraszam do mojego vloga. Coś tam jeszcze fajnego pokażę, ale no, można by obejrzeć też swojego vloga, bo się raczej nie pokrywają, bo ja czasami zapominam aparatu. Bardzo często. Więc tak, no, dobra. To ja uciekam. Ale widać, że jeszcze zaspana jestem. No, dobra, to idziemy zwiedzać Moskwę. Najlepszą rzeczą, którą można zrobić, kiedy jest minus 10 stopni na zewnątrz, to zjeść moskiewskie lody. Jesteśmy teraz w przepięknym wejściu do moskiewskiego metra. To całe marmurowe, oczywiście z propagandą na ścianach, bo musi być, ale no jest pięknie. Cześć znowu w internecie. Mamy już poniedziałek, jest następny dzień. Ja już jestem oczywiście w domu, bez makijażu, w okularach, w bluzie. Musiałam odespać wszystkie emocje, spałam chyba, nie wiem, 12 godzin. Wiecie, to takie wyjazdy są tak zawsze napakowane wydarzeniami, że to tak naprawdę mogłoby zająć spokojnie tydzień, a zajmuje jakieś 2,5 dnia zamiast tygodnia. Także wszystko jest bardzo intensywne. No, także musiałam trochę odpocząć, odetchnąć, poukładać wszystkie wspomnienia w głowie. Było niesamowicie. Zawsze pytacie, jak wyglądam w okularach, to właśnie tak wyglądam w okularach. W okularach chodzę przeważnie po domu, ale nawet w vlogu Katosu byłam raz w okularach, bo musiałam zobaczyć coś konkretnie. No, koty już szaleją w studio, ja się muszę zabrać do poskładania tego vloga, bo nawet tak ostatniego dnia w niedzielę po wycieczce po Kremlu, po Czerwonym, właściwie nie po Kremlu, tylko bardziej po Placu Czerwonym, poszliśmy na obiad, później było szybko na lotnisko, na lotnisku wiadomo, to wszystko trwa 5 sekund, i nawet nie zdążyłam nic nagrać wczoraj wieczorem, bo byłam już tak padnięta, że po prostu usnęłam w salonie na narożniku. Także, no, ale było niesamowicie. Rosja jest ciekawa. To jest kraj, który z jednej strony dla Polaków może wydawać się bardzo swojski, ale z drugiej strony też nie do końca. Także jak ktoś zastanawia się, czy jechać i ma okazję jechać, to jedźcie na pewno, jedźcie na pewno. Jak są takie wyjazdy, to jest zawsze takie trochę, nie wiem, no, mało realistyczne tak naprawdę, bo przez to, że lubię makijaż i najwyraźniej coś robię dobrze, mam okazję podróżować do tylu niesamowitych miejsc, że to za każdym razem takie, kurde, no naprawdę? Mnie zapraszacie? No, także naprawdę bardzo, bardzo się cieszę, że mogłam pojechać.
Thank you, Makeup Forever and Adrian and Julian for having me. It was amazing. No, także mam nadzieję, że Wam, moim widzom, oczywiście też się vlog podobał. Jestem strasznym vlogerem, wiem o tym. Ja zapominam brać kamerę, zapominam pokazywać te rzeczy. Staram się jak mogę, ale naprawdę... Po prostu najlepiej, żeby mogła wszystkich zebrać ze sobą. To by było najlepsze, ale te kilkaset tysięcy ludzi to by było ciekawe, bardzo wyglądało. Dobra, kończę już, bo zaczynam gadać o niczym. Dziękuję Wam za uwagę, mam nadzieję, że vlog się Wam spodobał. Jeżeli tak było, to poproszę Was nieśmiało o kciuka do góry. Dziękuję Wam za uwagę i do zobaczenia następnym razem już w bardziej klasycznym dla mnie filmie.